Ciemankomi widzowie z tej strony, Slamar. Ja witam Was w kolejnym randomowym odcinku z Gry Farming Simulator 15. Tym razem witam Was na mapie Sosnówka. Z racji tego, że widz pod którymś poprzednim odcinkiem, bodajże z unboxingu tego dodatku, poprosił o, 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 o zapre, za, zaprezentowanie tego dodatku, więc ja spełniam jego prośbę. Żebym nie był gołosłowny, odpisałem mu pod komentarzem, że może to zrobię, a jednak zdecydowałem, że tak zrobię to. Czemu by nie? Mam ten dodatek legalnie, leżę sobie na półce, więc czemuż by nie? Tak, no to witam Was z gospodarki z tej mapy. Jest ona, no nawet nawet, no, mi się osobiście klimat tej mapy bardzo podoba. Oddaje on to, co jest naprawdę. Bo on, ogólnie cała mapa ta jest zrobiona pod tereny wschodnie No właśnie W pierwszej linijce już macie napisane, że Rolnictwo to jeden z najważniejszych działów gospodarki w Europie Wschodniej Dla mnie ta mapa jest jak najbardziej oddająca tereny Białorusi Bo tam takie coś, tak, takie coś, tam tak wygląda bardzo podobnie Co prawda raz tam tylko byłem I więcej tam nie pojadę, bo nie mam po co No ale byłem, widziałem Gospodarki akurat żadnej nie widziałem, bo byłem tylko przelotem, przelotem, przejazdem, no więc, ym, no tak, tu mamy jakąś oborę chyba, ja do końca tej mapy nie znam, więc jeżeli coś źle powiem, to sorry, nie, to nie jest chyba obora, to jest kanał naprawczy, dobra, gdzie jest obora, tu jest wiata jakaś, tu mamy magazyn ziemniaków, tutaj jest ładny taśmociąg, co, jakiś inny niż te czerwone w, od trzynastki by co były, tu będą buroki, a tutaj są wióry. I tutaj już nie dali taśmy ciągu. Mogli dać, ale nie zrobili tego, dobra. Tak, tutaj mamy jakąś... ...jakieś śmieszne pomieszczenie na piętrze. Tu się w sumie witaliśmy z tych schodków. Nie wiem do czego one jest, ale to jest... bodajże młyn kiedyś był, ale teraz już chyba nie działa. Tutaj mamy nasiona. Nasiona, nawozy, ogólnie razem wszystko przy tej palecie. Tutaj jest... Nie, tu jest nawóz, a tu są nasiona, dobra. A tutaj tutaj wysypujemy nasze nasze plony, a nie wiem, gdzie je zbieramy jeszcze. Tutaj, dobra, tu jest... No to to jest. Nie wiem co to jest. Będzie jakaś pompa pneumatyczna albo coś. No nie wiem jak bym to opisać. W sumie tutaj, tutaj pod silosem gdzieś to wpada do jakiegoś rurociągu czy coś. Potem jest stłoczone na górę dmuchawą. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia jak to działa. Tutaj są oczywiście zbiorniki z paliwkiem. Po drugiej stronie mamy, tutaj się sprzedaje chyba słoma, jak to dobrze pamiętam, Ta układanie, ale tam chodziło o sprzedawanie, tutaj mamy telefon, to jest stary telefon, czy stary, no z trzynastki, 13, z piętnastki z, 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 z oryginalnej, podstawowej wersji, tam jeżdżą ziły. Badaje, że z się to tu nazywało. Tutaj mamy wagę, tutaj macie wyświetlacz. No ja wam nie pokażę, że postać waży, bo ona nie waży według gry. Tutaj mamy, nie wiem co, też kolejna wiata po prostu. Tutaj jest jakiś budyneczek, taka transformatorownia, nie wiem. Nie wiem, co to jest kompletnie. No to tak, tutaj na mapie widzę zaraz, że tutaj koło mnie, po mojej lewej, tutaj są krówki. Tak, tu są krówki. Wchodzą do obory, tak ładnie to wygląda. W ogóle może kupię parę krówek i wam pokażę, jak to wygląda. No, tak. Może z 20 wystarczy. Kupię każdego zwierzęcia po 20, to jest jedna rzecz, o której zapomniałem. Bo ja tutaj nie mam kupionych żadnych maszyn. Spoza dodatku, bo nie chciałem sobie mieszać, żeby się w czymś nie pomylić. Aha. Jeszcze 20 kur. W ogóle. Mam mod wypożyczania, które, które by był dziwne, jakby można było wypożyczać te zwierzątka. Dobrze, tak więc kupiliśmy zwierzątka. No i tak, jak widzicie, zwierzątka mi się pojawiły na terenie, na placyku. No ładnie to wygląda, jest ich trochę więcej niż normalnie. W ogóle policzmy je. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście ich jest. My ich mamy 20, no ale może coś po boże jest. Widzicie, jedna już idzie do obory Nie, w oborze nie mam, no to Nie jest to jeszcze do końca oddane, ale Ale jest już lepiej niż było, no jest ich trochę więcej, bo Nie oszukujmy się, jak ktoś miał 2000 krów załóżmy, co jest absurdem, bo nie da się tyle mieć Nikt by tego nie był w stanie utrzymać Tylko jakaś mm, Farma, która pracuje 24 na 7, ale jeszcze takiej wielkiej nie widziałem Nigdy y, produkcji mleka Tam jest jakiś bin mm, Nie wiem do czego Tutaj mamy gnojówkę płynną. Tutaj jest obornik. No i co, no ładnie to wygląda, jak krówki sobie jedzą z betonu. Ale my mamy dać sprawę, ale nie zrobimy tego, bo nie mamy czasu. No tutaj jest standardowa tablica z misjami. No i tak, może wlećmy trochę wyżej. Znowu Zil sobie jedzie. No tutaj jest taki ładny mostek. Mi on się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. No jest ładnie, ładny, no, fajnie odwzorowany, taki nowoczesny w porównaniu z tą starą infrastrukturą No najbardziej rozbawiły mnie te słupy, które są tak śmiesznie poprowadzone Kto w dzisiejszych czasach ciągnie takie słupy? No teraz już się kopie w ziemi raczej Tutaj jest kanał, tam dalej sobie ta rzeczka leci Ogólnie ja wam może pokażę jak to wygląda na oddaleniu Tak, pojawiła wam się godzina, bo, bo coś tam Przede mną jest wiejski elewator zbożowy tak on wygląda. No to jest po prostu skupno no zwykłe modele do ten, yy, które no, no fajne są, nie oszukujmy się. Yy, no mi się podobają, nie wiem jak wam. No fajna, fajny klimat ma ta mapka i tak w sumie mi się bardzo podoba. Przepraszam za. Sam za za telefon, ale muszę odczytać już kontynuujemy spokojnie nie pali się możecie się napawać widokiem Już, 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 już ja jestem spokojnie. W ogóle utnę to. I tak, kontynuujmy. Ej, no tak, tutaj macie. No, pola to jest jedyna bolączka tej mapy, bo są same kwadraciaki, jak to było. Albo trapezy, trójkąty. 36 pole jest śmieszne, prawie trójkąt. No, no, tego nie naprawili jeszcze, no ale jest lepiej niż było, bo mapa jest okej. Okay, ma rzekę. Wow, nie ma morza, eee, jezioro jest, właśnie my przelećmy się nad to jezioro, bo ładnie wygląda. Znaczy to są chyba śluzy, znaczy to są takie no stawy hodowlane bardziej, bo nie ma, ma odpływ, ma odpływ, a przypływ to też w sumie ten jest tą samą drogą, w ogóle zarośnięty kanał, tam jest to standardem. Eee, no to tak, może podejdźmy po kolei po każdej miejscówce, do sklepu polecimy na końcu, No tu jest startak. Wrzucamy do wody. A to to chyba startachu jest. Dobra, wrzucamy do wody. I haj się, Gies. Staw młynarski. Jeżeli chcesz sprzedać drewno, może po prostu upuścić je do stawu. Za proste i długie pnie otrzymasz więcej pieniędzy niż za krótkie. Hehehe. <laughs> Poczekajcie. Spowolnijmy sobie postać. I wejdźmy sobie na górę. Tak. Jej jesteśmy w żurawie, Dobra, no my sobie już polecimy. No, o w ogóle to jest świetne. To mi się bardzo podoba. Tego nie było jeszcze w żadnym farmingu. Znaczy przynajmniej ja nie każę tego z żadnej mapy, ale jest w ogóle skarpa, nie. Wow, da się skarpę zrobić. Ale to jest po prostu model. No nie da się tego wygięcia tak bezpośrednio, tylko trzeba model by wy wy zrobić, wymodelować. Tutaj jest. Piekarnia. O, patrzcie, możemy sobie chlebę głupiec. Tutaj chyba tylko ciekawe, czy tu wszystko przyjmują. Sprawdźmy to. Yy, pszenica. Piekarnia Wszystko przyjmuję. Co to? Od kiedy da się nasiona magazynować? Wow Tego nie widziałem jeszcze Patrzcie, dowiaduję się nowej rzeczy nagrywając Prezentację W ogóle fajna tekstura asfaltu Fajne, fajnie, fajnie Sprzedaż jajek W piekarni Eee no, patrzcie, ładne, ładne centrum, ładne budynki, i tak dalej. Znowu Ziu sobie jedzie. Widzicie? Pojechał. W ogóle ludzie są inni? Tak, są inni. Patrzcie, jak pewniacko idzie w karnitorko na takie Białorusi. Ja pierdzielę, to jest rzadkość chyba. No, tu jakiś pomniczek mamy, który nie wiadomo, co upamięta. Nie wiem, ja co upamiennia Jeżeli wiecie, możecie napisać. Barierki. Dziwne, że aż tak nie bardzo zardzewiałe. E, tutaj jest. Koniec mapy. No, także fajnie. E, o, dobra. Lećmy ulicą. Mm, tutaj mamy sklep, ale my sobie sklep ominiemy. E, I polecimy sobie dalej. Tutaj mamy chyba stację benzynową. Z tego co pamiętam. W ogóle widzę na mapie. Ładna taka stara, stara stacja zawiała lekko e, tutaj mamy Tego Ładę Chyba Ładę To są chyba to jest Bodajże Łada, ale nie jestem w 100% pewien e, Tutaj mamy bank no, da no ogólnie ładne to miasto jest Miasteczko Stro Szkoda, że kwadrat... O! w zabaw mają, patrzcie Wow, jaki bogaty nie wierzę. U nas budują jakieś fitness jamy, a tam mają te fajne, takie stare jeszcze. To na czym my się wychowaliśmy? Nasze pokolenie. O, człowieczek sobie łazi. Tutaj jest magazyn warzyw. Podejdźmy do niego. Dobrze. Wow, wow. Ta instalacja. Co to jest? Prąd? Nie wiem Transformator Jaka plątanina tu jest Ojej. Truga jest beczna W ogóle w Polsce bardzo rzadko się już takie coś spotka. Kiedyś było To z gaz? What the fuck? Ojejegie eee. <laughs> Tutaj mamy No ten Magazyn owoców Czy warzyw Warzyw eee, Tak, no tak on się prezentuje w ogóle Bardzo często spotykany model to jest to Ta, ta śmieszna Barierka Tutaj mamy biogazownię, no nic specjalnego bym powiedział Co prawda jest duża, fajna <trymne> Bo ta mapa jest w ogóle nieduża Jak każda w farmingu, to tak mi się mocno... Ta kopuła jest troszkę inna niż w podstawce Ten zbiornik też trochę bardziej chyba... W ogóle ma dziury Ta Nie, to mi się coś, no odbija się coś O, tu mamy łazika Coś imitującego łazika ZIWA, ŁADY, no no, jest trochę tego Tu mamy dwie łączki yy, Dobra, lecimy do firmy transportowej Tam pominęliśmy jedną stację, ale to tam jest nieważne A no, to, 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 to jest fajny patent, który wam trzeba pokazać Bo jak farming, znaczy Giant coś chciał zrobić, to jednak im się to udało yy, Tutaj się wsypuje te, no, uprawy A patrzcie co teraz możemy zrobić, patrzcie, tyjn Wciskamy, wyślij pociąg Tu I patrzcie, będziemy go gonić Nie, na to już nie będę odpisywał To jest taki fajny motyw, że tu się ładuje z góry Patrzcie Ten pociąg jedzie po torach Patrzcie, on skręca, on nie jedzie prosto Wow W ogóle Puściliśmy spalinówkę Po torze, który ma kable Nie, to jest beka to Śmieszne to sumie takie trochę i my go odprowadzimy do końca, spokojnie, nie bójcie się. Będziemy patrzeć jak on sobie jedzie. Tory kolejowe w ogóle są. Już go gonimy, gonimy. W beka, że tu nie możemy wjechać w ogóle, te barierki się nie podnoszą, to jest koniec mapy. To, że wjedziemy sobie tutaj inaczej, to, to nie znaczy, że dalej pojedziemy, bo tu jest ściana już. Widzicie, chcę wejść, nie mogę. Widzicie, patrzcie, jest zakręt. Ten pociąg skręca. On skręca i jedzie po torach. Kółka mu się nawet kręca. Patrzcie. On potrafi jednak skręcać jak chce. No a to już nie polecimy, bo to jest koniec mapy zaraz. Fajne mostki w ogóle, przydadzą się. No, ten wąwóz w ogóle, ta rzeczka tak ładnie poucinane, te ścianki są, to są wszystko modele, no. Niestety, no. tak kolorowo nie może być. Tu gdzieś zaraz powinno mnie za zablokować. No, w ogóle bardzo mi się to podoba, że ten pociąg jednak potrafi. Eee, tu jest jeszcze drzewy No, ale on się tu nie zatrzymuje. Ale ten chyba możemy w drugą stronę wysłać, o ile dobrze więc Tu się rozładowywuje. A ten. A ten możemy w drugą stronę posłać. Ale my już za tym drugim nie będziemy lecieć, już wiecie, mniej więcej jak on leci. Dobra, skład drewno wam, tutaj pokazałem teraz. Tutaj też możemy drzewo odwozić drzewo odwozić, ładować na pociąg. Znaczy, tu się wyrzuca i on się z automatu ładuje. Dobra, tutaj mieliśmy um, elewator zbożowy. Czyli znaczy, po prostu magazyn. Taki wow! to, to mnie zszokowało, jak to pierwszy raz zobaczyłem kto takie coś robi? What the fuck! Po co komu takie coś? To można mieszkać w góry, nie? W ogóle te transformator. Nie, to jest syp. Masakra, ta drabina i to w ogóle. Ej, dziwne to jest. No patrzcie, rondo. Rondo farmingu, czy wy to widzicie? Te auta jadą po rondzie. To jest niemożliwe. Ale one jeżdżą chyba tak samo. No, one wszystkie tak samo jeżdżą. Tu jest taka sama stacja. Tu są owieczki, chyba. Tak, są owieczki, są. Palety wełne się tam pokazują. Mhm. Ładne, nie? One nie wchodzą, co prawda, do środka, bo mi się tylko trawkę tu daje. Trawę, prawdziwą trawę. Tutaj się da przez tory przejeżdżać. Ale tutaj pociąg nie jeździ. Tutaj kolejny taki fajny futurystyczny mostek. No, tam nie wolno, bo się kończy mapa. Znowu ten sam mostek, ale bardzo mi się i tak podoba. Mimo, że jest powtarzany. O, tu się da kolejny pociąg wysłać. A tu jeszcze nie byłem. Patrzcie, to jest plac załadunkowy. W ogóle ten kraj jest mocno oparty na pociągach. O, o pociągi. Jakby nie było. i to, to jednak będzie się, powinny się ślabany zamknąć, nie? A, nie ma ślabanu. Trzeba po prostu uważać. Ten też się będzie musiał dać wysłać, nie? Ty, ile tu pociągu można wysłać? Gdzie jest przycisk? fajha tu jest. Aha. no ładnie szyny są flane w asfalt. Nie róbcie tego w domu. Nie stójcie tak blisko pociągu. Nie wolno. Ruch tu pewnie nie jeździ, bo mu się nie da. Pokazałem wam młyn. Teraz jeszcze bioelektrownię. Tylko, że tu chyba nie ma pociągu. Miałem przeczytać i no nie zdążyłem. Bo se klikłem W ogóle transformator. A, bioelektrownia to tworzy. No, teraz do mnie dotarło. Nieważne. No i kolejna stacja. W ogóle nie mam strasznie dużo stacji, jak na ten kraj. Jeszcze w życiu tam tyle stacji nie widziałem na jednym terenie. Centrum Ogrodnicze wam pokażę. No i będzie wszystko z mapy i przejdziemy do pojazdu. Nie, jeszcze muszę pokazać, sprzedaż wełny. No i sklep. Ale w sklepie będziemy coś więcej oglądać. E, no tak, no tak wygląda. No nic specjalnego w ogóle. Te okna. Kto takie coś robi? Przecież to okna powinno być w poziomie. Kaj, hey, spam normalnie. To za głupie. No tu się wysypuje. No śmieszne, no w ogóle to jest taka, tam jest chyba taśmociąg z tego co wiem Ale tak się nie robi, to jest chyba jakiś błąd twórców Bo te okna powinny być w poziomie, tak schodkowo ułożone A tu co, gołębie trzymają, że mają takie kratki? Ojej, a tutaj co możemy robić? A tu się kupuje Można wejść? Mhm. No można wejść, wow, można ze szklarni wejść, peka tego nigdy nie można, bo w ogóle... Yy, tak, to są wszystkie szklarnie. W ogóle szklarnie jeszcze nie robiłem w farmingu. Musimy zrobić na mojej serii szklarnie. I, i, I strasznie się zastanawiam, czy nie przejść na tą mapę, nie. Belgia jest fajna, ale. Na tym zbyt no. Kurcze. No tyle fajnych rzeczy. Ka na każdej mapie po trochu i, i kupa, bo nie można. Yy, jeszcze miałem wam pokazać yy, salowanie wełny. Tak, już tam lecę, to pokażę Wam kolejne. Nie, nie będę Wam pokazywał tej stacji, bo ona jest kolejny raz taka sama. Tu macie silos w ogóle. Tu się sprzedaje, tu się nie, 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 nie magazynuje. No i tu się sel seluje, yy, sprzedaje wełnę. No. Dobra, tak więc yy, kontynuując pokaz pokazówkę mapy, no, napawajcie się tymi widokami, bo czegoś takiego nie zobaczycie na innej mapie. No, chyba, że stworzycie sami taką mapę. Będziecie mogli dodawać każdy z tych obiektów. W ogóle, jak będziecie grali, to tu możecie przejeżdżać przez wodę. W sensie tu jest taka, takie małe miejsce, że to jest bardzo płytko, ale da się traktorem przejechać. Fajne. To jest w ogóle las. Nie? I tu wycinaliśmy już z Gimciem. Nie, nie z Gimciem to było. To było z Martym i Rafikiem. Yy, I ten mostek. To jest tak mega, mega mocno skopiowany ze Spin Tires, dla mnie. Yy, niemalże identyczny był w Spin Tires, Znaczy w Spin Tires on się uginał i trochę grubsze te deski były. A... Yy, w ten, skania Truck Driving Simulator też był taki, taki mostyk. Wiem, pamiętam, pamiętam. Dobrze, tak, tak więc, lećmy sobie już. No ta rzeczka, no. No i te pola. Eee. Co tam jest? Byliśmy tu. Ty, kurnik! Ty kurnik bym minął. No. W ogóle takie... Pierwszy raz tu jestem przy kurniku. Tak wygląda kurnik. No, w ogóle, czemu to jest tak daleko od farmy? Nie wiem, nie wnikam, bo mam tu pełno wiórów. No i jajka się powinny pojawiać, nie? No dobra, tak więc lećmy do naszego sklepu. Tada! To jest nasz sklep farmingu yy, na tej mapie. I tak yy, podstawka. Yy, Rozszerzenie Gold Edition dodaje nam sieczkarnie i dwa kombajny. Do sieczkarni mamy trzy końcówki. Jedna jest do koszenia trawy, druga do zbierania ściętej trawy, a trzecia do kukurydzy. Już wam te nie. Kombajny. Najpierw wam pokażę to sieczkarnie. Ta. To jest sieczkarnia. Tu możecie sobie o niej przeczytać. Bez ceny najmu. Bo cena najmu jest zbierana z modyfikacji. Ona tam przelicza cenę oryginalnego, pełną cenę tego sieczkarni i ten. I. I, i, i nalewam sobie picie, tak. I, 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 I potem na podstawie ceny ceny w grze przelicza cenę wynajmu na godzinę. No. To jest kombine, który ma pojemność 12 tysięcy litrów. Tu możecie sobie o jego danych przeczytać, a tutaj macie mniejszy, chociaż wielkościowo są takie samo. Bardzo zbliżone są do siebie, jak dla mnie. Mm -hmm. No i tak, to, 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 to jest ten większy, który ma 12 tysięcy litrów. Yy, Torum 760, a tu macie Acrosa. No, Acros yy, 595, i do niego jest ta końcówka. Tę końcówkę, co prawda, możemy przypiąć do tego, no ale to tak w sumie śmiesznie będzie wyglądać. I w ogóle, powiedzcie, że te traktory nie są. te traktory. te kombajny nie są jednakowe. Jak dla mnie, to on może jest minimalnie węższy i ta buda czarna to jest zbiornik jest po prostu mniejsza. A tak on by mógł być normalnie taki sam. To jest po prostu. za ja do niego wsiadłem. To jest po prostu taka nakładka tu rozszerzona i. No ja, ja mam na S, latywanie w dół i mi się klika. Yy, może otwórzmy go. I wystawimy rółkę. Yy, będą mi znikać i pojawiać się chudy, więc. Mu się rzucać, nie otworzyło? nie wiem. No i tu jest inaczej, trochę z tyłu zbudowany, no, no dobra, no niech se będzie, że ma inne oprzyrządowanie i jest mniejsze i tamten tam ma wycięcie, a ten nie, ten ma w ogóle taką kopułę śmieszną. E, no i no i sieczkarnia na końcu, e, żeby rozłożyć jej header, to muszę trochę cofnąć. Nie. Tu się do tylko ruje wystawić. O. No i tak się rozkłada. W ogóle fajne jest to, że to, to animowane jest. I to się rozciąga tak fajnie. Tak fajnie wiecie. Dobra, no to to pokazałem wam już sieczkarnie i, i, i końcówki, które do nich mam. A właśnie końcówki miałem w sklepie pokazać. Na koniec. No, to jest ta najmniejsza do tego małego do akrosa 595. Ta jest do Totoruma. To jest też do Akrosa, ale do Toruma też sobie spowodnie możecie podpiąć. E, do sieczkarni do kukurydzy w sensie. Tu macie do zbioru trawy do słomy i siana leżącego sobie na polu. A tu możecie kosić wszystko, nawet trawy. To jest śmieszne, nie? Że możecie, macie końcówkę, którą możecie przerobić na sieczkę. Wszystko. No to tak. To, to jest. Tutaj się sprzedaje stare maszyny. Ale patrzcie, to jest przeszklone. I w środku respią się maszyny Te maszyny się nie zrespiły tak idealnie jak są. To jest pospinane, ale traktory i. I, i traktory tylko się respią no i takie mniejsze narzędzia się respią w tym a kombajny się już tu respią bo one nie wiem czy one się nie mieszczą w drzwiach czy co ale po prostu się nie respią w środku one się respią tutaj na tym pierwszym z pierwszych stanowiskach chociaż się w nich nie mieszczą no i tak to jest siewniczek ziemniaków nie to jest siewnik do buraków i kukurydzy fajny mały tu mamy przyczepkę, którą da się przykryć, za chwilę to pokażemy. Tutaj mamy Zetora Krystala. Bardzo ładnie wykonane modele. I pług czteroskibowy, Fajny. Skernelanda, nie wiem jak się to dokładnie czyta, nie chcę kaleczyć języka. Tutaj mamy Skernelanda. Rozsiewacz do nawozów. Mały, fajny taki. To jest Zetor Major. No. Zetor Major 80 Tutaj mamy zetora Proxime i oryginalny tur ze sztola Bo tylko Proxima z tego dodatku może mieć tur Możemy sobie nim pomagać Tak Mamy z tyłu podpięty O co te światło włączyłem Możemy sobie koguciki włączyć ładnie wrugają. Mamy do niego podpięty siewnik do do pszenicy, jęczmienia, rzepaku on jest chyba 3-metrowy. Do forterry, do zatora Fortery mamy podpięty. To jest największy traktor z dodatku. One są wielkościowo, znaczy niewielkościowo. Te trzy: Proxima Major i Forterra są wielkościowo ułożone, a z przodu na samym początku jest Major. Który domyślnie jest na start na tej mapie yy, W sensie w, w sejwie startowym A tutaj mamy Tatrę, jak dla mnie to jest mocna imitacja yy, Ja bym to nazwał bardziej przeróbką Dafa, bo to jest ogólnie Tir przystosowany do jeżdżenia do lasu Jego tylna oś jest skrętna I bardzo fajnie jego zawieszenie się gibie a nie, nie sprawdzałem nigdy, czy te światła się świecą. Świecą. Dobra. I to. O, naprzemiennie tutaj. Wow. I się kręci. Patrzcie, kręcą się. Eee, tak. No i to w sumie chyba tyle, nie? Czekajcie, tu się możemy przejść do góry. Te szyby. Są szyby w farmingu. Wow. No i z tyłu to tak wygląda. Czemu nie mogę podskoczyć? No. Tak to wygląda z tyłu. Jedne wrota niedomknięte. No i to tyle, nie? To są klimatyzatory chyba. Tak, nie. To są nie wiadomo co. Tu jest jakiś ładny napis po nie mojemu. Tutaj jest to samo, tylko lustrzane odbicie. Tutaj mamy, możemy z sprzedawcą porozmawiać. No i co? No i w sumie to by było tyle z, tego, z tej prezentacji. Zajęła mi ona dużo więcej niż się spodziewałem. Troszkę mnie to zdziwiło. Oczywiście wszystkie drzewa są z podstawki, można je ściąć każde jak kto woli. Tam jest wiatraczek taki fajny. No, mapa jak najbardziej fajna, mi się strasznie podoba. Mam ochotę na niej grać, ale no wiecie, muszę najpierw skończyć tamte serie inne. No i co? Komu się odcinek spodobał, może zostawić łapkę w górę. Możecie komentować od, pod odcinkiem, co wam się podobało, czy mam może jednak nagrywać na tej mapie? Czy założyć trzecią serię biegle ciągnącą się na kanale. No mi się bardzo osobiście ten dodatek podoba. Nie żałuję, że wydałem na niego tyle, ile on kosztował chyba 30 zł. Yy, więc co? Kto chce być na bieżąco z moimi materiałami, może mój kanał zasubskrybować? Macie gdzieś tutaj teraz na ekranie przycisk Subscribe, czyli po polsku subskrybuj, jeżeli w niego klikniecie, mój kanał zostanie dodany do listy subskrypcji i po wejściu na główną stronę YouTube'a w lewym navigation mesh nie navigation mesh tylko navigation tap tap menu jak to woli no po prostu menu macie po lewej tam jest przycisk y, subskrypcje i jeżeli ja opublikuję jakiś film, film nie film tylko film y, to tam się pojawi tak więc co ja wam dziękuję za uwagę y, do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie cześć trzymajcie się.